Jak co roku, panie i panowie, zaczniemy od tytułów komplementarnych. Chciałem zaprosić na scenę Pawła Wądłowskiego, studio CBTR.pl, który wręczy, oznajmi pierwszą nagrodę Miss Foto. Paweł, zapraszamy do nas. Jak zawsze, proszę państwa, nieodłącznie z aparatem. Nie działa? Mogę ci pożyczyć. Może włączymy i będzie działał. Urządzenia elektryczne włączone do prądu działają lepiej. Drodzy państwo, w tym roku wybór był bardzo trudny. Skonsultowaliśmy się z kolegami, którzy przez wszystkie próby pracowali razem z nami, robiliśmy zdjęcia. Ciężko było wybrać, ale wybraliśmy. Ktoś zgadnie? I co mówią? Mówią wiele różnych liter. To może ty przeczytasz, bo ty masz napisane. Ja się jeszcze pomylę i potem będzie taka niezręczna sytuacja. Proszę państwa, Miss Foto 2019 zostaje kandydatka z literką... Uwaga! L. Julia Sendrowska z Grajewa! Pierwszy tytuł... Gratuluję, jedzie szarfa. To ja teraz muszę zamówić sobie zdjęcie. A co tam? Pewnie. Marcin? Julia Sendrowska, Krajewo, 15 lat, Miss Foto 2019. Obawiam się tego. Nasz fotograf zawsze uwiecznił nas, a w podziękowaniu uwieczniliśmy go. No i tego się właśnie bałem. Dziękuję. Czy będziemy prezentować wszystkim, czy chcesz to zostawić dla siebie? Potrzymaj mikrofon. No proszę państwa. Dokładnie. No, czegoś takiego się chyba nie spodziewał. Pokaż wszystkim. To jest, proszę państwa, kolaż z tysięcy zdjęć. Kawał dobrej roboty. Bardzo paniom dziękuję. Mikrofon może zabrać ze sobą. Wiesz, mam jeden w zupełności wystarczy. Proszę państwa, czas na drugi tytuł. Zapraszam na scenę pana Pawła Popkowskiego, redaktora naczelnego portalu mywomża.pl. Pewnie można. Z jakąś łapówą pan tu wchodzi? Jest bardzo pewnie. Bardzo proszę, w takim razie prosimy o oznajmienie werdyktu. No cóż, tak naprawdę wszystko rozegrało się w ostatnich minutach. Walka była zacięta, ale bardzo wyrównana, więc chyba nie będę już przedłużał. Naszą miss portalu My Łomża zostaje Aleksandra Czerwińska. Aleksandra Czerwińska, miss portalu My Łomża.pl. Brawo, 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 pewnie! Jest uścisk, jest szarfa, jest nagroda. Ta nagroda, powiem ci, ma służyć po to, żebyś wchodziła na portal mywomża.pl oczywiście. Wyłącznie. Proszę państwa, chciałbym przypomnieć, że fundatorami nagród dla wszystkich uczestniczek tegorocznej edycji wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019 są firma Glow, której współwłaścicielem jest pochodząca z Drozdowa Monika Żochowska oraz firma Molon Pro, która jest z nami kolejny rok z rzędu. Dziękujemy pięknie. Zestawy prezentowe dla każdej z dziewcząt przygotował także Urząd Miejski w Łomży. Dwuosobowe zaproszenia do Parku Wodnego w Łomży zasponsorował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, reprezentowany przez dyrektora obiektu Andrzeja Modzelewskiego. A piękne szarfy, które już się pojawiły gdzieniegdzie, panie i panowie, te szarfy dla wszystkich finalistek, te szarfy już dziewczyny otrzymały wczoraj. Pamiątkowe szarfy przygotowała firma Logoteka Marcin Trojanowski. No więc, drodzy państwo, wiemy dwa słowa na temat fundatorów nagród i partnerów, więc może zacznijmy od nastolatek. Zmieniam stronę, proszę państwa, i zaczynamy. Trzecią wicemis. Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2019 zostaje kandydatka z literką, ale cisza,
z literką O, Aleksandra Gałązka z Łomży. Trzecia wicemis, nastolatek ziemi łomżyńskiej 2019. Można się uśmiechnąć zdecydowanie. Wielkie brawa, proszę Państwa. Proszę. Jaki miły akcent. Trzecia wicemis, panie i panowie. Przechodzimy oczko wyżej. Druga wicemis, nastolatek ziemi łomżyńskiej 2019. No musimy wyłączyć tę muzykę, bo nam emocje siadły. O, lepiej. No więc, panie i panowie, drugą wicemis, nastolatek ziemi łomżyńskiej 2019 zostaje kandydatka, która ma 16 lat, pochodzi z Grajewa. Literka M, Patrycja Kuzia! Patrycja Kuzia, 16 lat, reprezentuje Grajewo i to właśnie ona otrzymała ten piękny tytuł drugi wicemis nastolatek ziemi łomżyńskiej 2019. Uśmiech, radość, energię i oklaski i baloniki oczywiście. Panie i panowie, emocje rosną, bo przed nami kolejny tytuł, tym razem pierwsza wicemis nastolatek ziemi łomżyńskiej 2019, którą zostaje kandydatka z literką K. Aleksandra Wacławek! Pierwsza wicemis nastolatek ziemi łomżyńskiej 2019. Aleksandra Wacławek, Łomża, 16-letnia, już taki sukces na jej koncie. Pewnie, pewnie, pewnie. Niech nie milkną te oklaski, wasz doping, wasze gratulacje. Proszę Państwa, czas na dorosłe finalistki. Coraz więcej emocji, coraz więcej znaków zapytania, ale i odpowiedzi, które padają z każdą sekundą na tej scenie. Drugą wicemis ziemi łomżyńskiej zostaje kandydatka z numerem... Tu jesteście, tak, z tej strony, gdzie ja patrzę. Kandydatka z numerem 5, Karolina Piaścik. Karolina Piaścik, proszę Państwa, druga wicemis ziemi łomżyńskiej 2019, reprezentuje Gawrychy i oklaski, oklaski pewnie. Druga wicemis ziemi łomżyńskiej 2019, przechodzimy do kolejnego tytułu, tym razem będzie to tytuł pierwszej wicemis ziemi łomżyńskiej 2019. A pierwszą wicemis ziemi łomżyńskiej 2019 zostaje... Kocham te emocje. Numer 11, Karolina Ksepka! Karolina Ksepka, proszę Państwa, miejscowość Zbójna, 18 lat. I tytuł pierwszej wicemis ziemi łomżyńskiej 2019. Duże brawa, gratulacje. Cztery korony już mamy, proszę Państwa, ogromne emocje, czas na najważniejsze tytuły.
Zapraszam na scenę Wiktorię Wiśniewską, miss nastolatek ziemi łomżyńskiej 2018 i drugą wicemiss Polski nastolatek 2018, która już za moment ukoronuje swoją następczynię. Zapraszam także panią Halinę Murias-Rząsę, przewodniczącą Rady Miasta Grajewo, która w imieniu burmistrza miasta pana Dariusza Latarowskiego, całego Urzędu Miasta oraz Rady Miasta Grajewo chcę podziękować Wiktorii, proszę państwa, za ten cudowny rok panowania. Emocje sięgnęły zenitu, a ja kłaniam się państwu pięknie w ten wyjątkowy wieczór, wyjątkowy przede wszystkim dla tych wszystkich stojących tu po obu moich stronach dziewcząt. A ja w imieniu burmistrza miasta Grajewo, pana Dariusza Latarowskiego i władz samorządowych naszego miasta chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować Wiktorii za piękne, mądre reprezentowanie naszego miasta, nie tylko na terenie Podlasia, ale również na terenie naszego kraju. Wiktorio, postawiłaś przed sobą cele, zrealizowałaś je. To piękny przykład dla twoich koleżanek i kolegów, które podejmują takie, bo przecież mamy miss, ale mamy też misterów. Natomiast chciałam ci życzyć odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań. I jeszcze jedno, pamiętaj, koronę za chwilę przekażesz, ale do tej szczególnej księgi Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2018 wpisałaś się już na stałe. I do jeszcze jednej księgi, druga wicemiss Polski Nastolatek 2018. Ściskam gorąco. Pięknie, dziękuję. Mikrofon, proszę pani, chyba patrzyłam dobrze. Mam dwa. No dobrze, proszę państwa. To jest ten moment. Jak tam się czujesz? Wszystko dobrze? No, było lepiej. Niestety. Trzeba się rozstać. Ale dasz radę. Może. Żadnych scen tutaj nie będzie dantejskich. Nie, dobra, nie. Na luzie. Ogarniamy temat? Tak. Na luzie? Prawie. Wielkie brawa, proszę państwa. Wiktoria Wiśniewska, miss nastolatek ziemi łomżyńskiej. No dobrze, odkryjmy tę kartę, na którą wszyscy czekamy, proszę państwa. Miss nastolatek ziemi łomżyńskiej 2019 zostaje, jak państwo myślą? Jaka literka? Tam z prawej słyszałem jakąś literkę. Głośniej proszę, bo nie słyszę. Miss nastolatek ziemi łomżyńskiej 2019 zostaje kandydatka z literką R. Aleksandra Czerwińska! Aleksandra Czerwińska, 17 lat, stary kupiski, miss nastolatek ziemi łomżyńskiej 2019, wielkie brawa, oto nowa królowa! Absolutnie bezcenne emocje. Nagrodą dla miss nastolatek ziemi łomżyńskiej jest roczny kurs języka angielskiego wartości 2,5 tysiąca złotych ufundowany przez Szkołę Języków Obcych Linguo Sebastian Jaworowski. Kurs prawa jazdy kategorii B o wartości 1300 zł ufundowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Borawski w Łomży Rafał Borawski. To nie koniec nagród, państwo mogą klaskać. Roczny karnet open na siłownię wartości 1060 zł ufundowany przez klub Pro Fitness Tomasz Chełstowski. Zaproszenie na profesjonalny make-up połączony z sesją fotograficzną ufundowane przez Jolantę Kołdys. Polski rower, proszę państwa, indywidualnie przygotowany na ten dzisiejszy wieczór ufundowany przez sklep rowerowy chrostowskirowery.pl w Łomży przy Bema 1. Voucher na dowolne usługi fryzjerskie o wartości 500 zł ufundowany przez studio fryzjersko-kosmetyczne Amelia Anna Borusiewicz. Bon upominkowy, trochę tych nagród będzie, gdzie ty to pomieścisz? Możesz jakąś półkę zrobić nad łóżkiem. Bon upominkowy na zabiegi cytrynowe SPA o wartości 450 zł ufundowane przez Centrum Zdrowia i Urody Anamed SPA Anna Wołkowicz. Zestawy prezentowe od marki Glof oraz zestawy prezentowe
od marki Molon Pro. Zestawy również prezentowe od Urzędu Miejskiego w Łomży. I tyle z tych nagród, proszę Państwa. Wielkie brawa raz jeszcze, poznaliśmy nową miss nastolatek ziemi łomżyńskiej. Na gorąco. Co się czuje w takiej chwili? Brak mi słów, przysięgam. Ojejku. Mam nadzieję, że za bardzo się nie rozmazałam. Wyglądasz pięknie, naprawdę. Te łzy są cudowne. Proszę Państwa, zapraszam teraz na scenę Elwirę Talkowską, Miss Ziemi Łomżyńskiej 2018 oraz Top 10 Miss Polski 2018, która za moment również się będzie musiała rozstać. Brawo, brawo, pewnie. To był bardzo ważny rok w Twojej karierze. Ja pamiętam ten moment rok temu, to było bardzo emocjonujące dla Ciebie. Tak, to było bardzo emocjonujące i wręcz nie dowierzałam, że akurat trafiło się, że to ja będę tą miss. Daj spokój, kokieteria to jest z Twojej strony. Proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy ta korona będzie musiała zmienić właściciela. Najważniejszy tytuł tego wieczoru. Gotowa jesteś, Elwira? No, trzeba to przełknąć. Proszę Państwa, najważniejszy tytuł. Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019 zostaje. Jak Państwo myślą, blondynka czy brunetka? Blondynka czy brunetka? Panie i Panowie, z wielką przyjemnością oznajmiam, że Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019 zostaje kandydatka, która ma blond włosy, mocno pokręcone włosy. Iwona Mocarska! Iwona Mocarska, panie i panowie, 20 lat, miejscowość Poniat, to jest nowa Miss Ziemi Łomżyńskiej. Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019 wygląda właśnie tak. Nagrodą dla Miss Ziemi Łomżyńskiej jest roczny kurs języka, proszę Państwa, o wartości 2500 zł ufundowany przez Szkołę Języków Obcych Linguo Sebastian Jaworowski. Dajcie jej brawa, proszę Państwa, potrzebuję teraz tego. Bon na dowolne usługi o wartości 1000 zł ufundowany przez Instytut Urody Kerastes w Łomży. Fajny moment, prawda? Bardzo fajny. Zaraz porozmawiamy, tylko wymienię nagrody dla Ciebie. Roczny karnet Open na siłownię o wartości 1060 zł. Ufundowany przez Klub Profitness Tomasz Chełstowski. Polski rower indywidualnie przygotowany specjalnie dla Ciebie przez sklep rowerowy chrostowskirowery.pl w Łomży przy Bema 3. Zaproszenie na profesjonalny make-up połączony z sesją fotograficzną ufundowane przez Jolantę Kołdys. Voucher na dowolne usługi fryzjerskie lub kosmetyczne o wartości 500 zł ufundowany przez Studio Fryzjersko-Kosmetyczne Amelia. Bon upominkowy na zabiegi cytrynowe spa o wartości 450 zł ufundowany przez Centrum Zdrowia i Urody Anamed Spa. Zestawy prezentowe od marki Glow oraz zestawy prezentowe od marki Molon Pro. I jeszcze zestawy prezentowe od marki Modify. Proszę Państwa, duże brawa Miss Ziemi Łomżyńskiej! Iwona Mocarska! Spodziewałaś się tego, że ty będziesz stała z tak piękną koroną na twojej głowie? Zupełnie nie, zupełnie, naprawdę. To nie sztuczna skromność, naprawdę zupełnie tego nie obstawiałam. Chyba najfajniejszy moment tego roku, może nawet ostatnich kilku lat, co? Tak, naprawdę dziękuję Państwu, którzy mnie wspierali, którzy byli przy mnie. Dziękuję szanownemu jury za głosy, za wsparcie mnie, sponsorom za wspaniałe nagrody i dziewczynom za ten świetny czas, bo gdyby nie one, to chyba by mnie tu nie było i bywały momenty, w których naprawdę potrafiły mnie podeprzeć na duchu. I dziękuję też mojej Karolince i Ani, bo one były
zawsze przy mnie i zawsze wiedziałam, że mogę do nich iść, nawet wtedy, kiedy było naprawdę ciężko. A bywało i szczególnie na wczorajszej próbie. Ale teraz to już będzie pięknie, bo tylko wspaniałe momenty przed tobą. Iwona Mocarska, proszę państwa, nowa Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019! Proszę państwa, jeżeli państwo myślicie, że to koniec emocji, jesteście w błędzie. U nas jak w dobrym filmie Hitchcocka, najpierw trzęsienie ziemi, a później jest jeszcze lepiej. Mamy coś jeszcze, proszę państwa, tak zwane zielone karty, które to karty są przepustką do czerwcowych eliminacji krajowych Miss Polski 2019. Zacznijmy od dorosłych kandydatek. Pierwszą zieloną kartę, czyli tym samym zaproszenie do krajowych eliminacji Miss Polski 2019 otrzymuje kandydatka z numerem 8, Justyna Zaczek. Proszę państwa, kolejna zielona karta, tym razem nastolatki. Kandydatka z literką E, Martyna Jarnicka. Chodź Martyna, pokaż się państwu. Kolejna zielona karta powędruje do kandydatki z literą S, Patrycja Kowalik. No i ostatnia przepustka do czerwcowych eliminacji krajowych Miss Polski 2019 powędruje do kandydatki z literką T. Wiktoria Żebrowska, to ciebie zobaczymy w czerwcowym finale Miss Polski 2019. Proszę państwa, i to by było na tyle. Dziękujemy państwu, wielkie brawa. Brawa dla dziewczyn, brawa dla organizatorów, dla partnerów, dla naszego jury. To był niezwykły wieczór, wieczór piękny. Byliście wspaniałą publicznością. Mam nadzieję, że to, co tutaj się wydarzyło na tej scenie, spowoduje, że jutro...